Budżet obywatelski. I to są te ustalone rzeczy, które przyjmują się na stosowanie na całym pokoju.
Jakby osłonniki, prawda? Tak, to trenerzy, które... Jak to trenerzy mają...
Zależy
Thank you.
No to teraz przy okazji budowy, to mamy zagwarantowane, że to będzie przypilnowane. Zresztą oczywiście panu ministerowi obiecałam, że to będzie najbardziej przypilnowana inwestycja w mieście. Dobra, to co lecimy dalej, teraz chyba ten. Protokoły z poprzedniego. A, zapomniałaś, przyszło na stronę Rady wniosek pana głowy, zapomniałaś o tym? W sprawie oddziału przedszkolnego i pasowałoby coś panu odpisać, bo nie wiem, czy przyszło na stronę Rady. Gdzie tam wyjdzie się oddział przedszkolę? Tak, tutaj to tak. Nie, nie, to jakiś czas temu było w miesiącu. Tak, nie wiem, ja nie mam tego, co sobie zadać, chyba się stosunkować jakoś do pisma. Ja nie wiem, czy tutaj sobie na spokojnie. I pan właśnie prosił, że tam chyba coś wystartowało. To by nam się przydało, więc co? Odparcie, ma to do tego? Nie, odparcie, popatrzcie jego wnioski, projekty, to w związku z reformą teraz, że jest potrzeba, że jest potrzeba utworzenia oddziału przedszkolnego. W następnym roku nie prawie się to będzie to rada, Thank you.